Słuchajcie, trzeci rozdział Rainbow Friends już się zbliża, ale czy wiedzieliście, że to oznacza nie tylko nową mapę, nowe postacie, a tak naprawdę też wyjaśnienie kilku sekretów oraz tajemnic fabularnych naszej gry? Jak i nie tylko. O i tak, w trzecim rozdziale będzie działo się naprawdę sporo, a co takiego dokładniej? Cóż, oglądajcie uważnie, aby się przekonać. W ramach naszych przygód w drugim rozdziale Rainbow Friends, jak dobrze wiecie, trafiliśmy do parku rozrywki, gdzie znowu spotkaliśmy się z naszymi tęczowymi przyjaciółmi, którzy no znowu próbowali nas dopaść, abyśmy nie dostali się dalej i nie odkryli tajemnic tego miejsca skrywanych przez naszego czerwonego naukowca, jak i nie tylko. Cała ta placówka skrywa pełno sekretów. W tym też to rozdziale udało nam się spotkać starego człowieka, którego już na samym początku przyłapaliśmy, jak ten próbował włamać się przez ogrodzenie do środka. Sam początek gry, sam początek tego rozdziału i już jakaś podejrzana sytuacja. Natrafiliśmy też tutaj na dwóch nowych tęczowych przyjaciół: naszego helikoptera żółtego oraz cyjanową przyjaciółkę, czyli. Syjankę. Tutaj znowu potwierdził się fakt, że tęczowi przyjaciele są tworzeni z defektami. Każdy z tęczowych przyjaciół ma jakieś problemy, ma jakieś braki. W przypadku helikoptera, mimo że gościu powinien normalnie latać, ma skrzydła, to nie potrafi latać, więc korzysta z helikoptera. Każdy przyjaciel ma takie problemy, ma takie błędy. Przykładowo pomarańczowy jest wiecznie głodny, mimo że powinien być najedzony, bo gościu dużo je, a niebieski ma brak jednego oka. Także u każdego przyjaciela jest inny minus, inny brak. I ciekawe jak to będzie wyglądało w przyszłości z kolejnymi postaciami. Oczywiście pojawiły się też w tym rozdziale liczne sekrety oraz tajemnice. Ale tą kwestię omówimy już bezpośrednio na moim głównym kanale Rost oraz dodatkowym kanale Rost Roblox. Także polecam śledzić te dwa dodatkowe kanały, jeżeli chcecie wiedzieć wszyściutko na temat tęczowych przyjaciół. A do tego teraz widzowie widzimy, że już w trzecim rozdziale tęczowych przyjaciół zmierzamy do miejsca, które na polski możemy przetłumaczyć jako powierzchnia, obszar czy też pole. Innymi słowy, będzie to miejsce, w którym zapewne rozwiąże się wiele tajemnic, czyli tak jakby wyjdą one na powierzchnię, ale jak dokładniej będzie wyglądać całe to miejsce? Cóż, zaraz do tego przejdziemy, jednak najpierw wyjaśnijmy inną, bardzo ważną kwestię. Otóż, przyglądając się dokładniej temu, co dzieje się w Tęczowych Przyjacielach 2, widzimy tam scenkę, na której to nasz niebieski kolega siedzi sobie na tronie. Jednak ma on spuszczoną głowę w dół i zachowuje się, jakby coś mu się stało, coś mu dolegało. Co sugeruje też tutaj nasz czerwony naukowiec, zadając w tym czasie pytanie, gdzie jest nasz niebieski? My widzimy, że niby siedzi na swoim tronie, jednak na 100% coś mu dolega. Może został przez kogoś otruty, może ktoś chce przejąć nad nim kontrolę, a może ten zaczął umierać, chorować z powodu eksperymentów, które miały na nim miejsce lata temu. Cóż, to jest tajemnica, wokół której zbudowany będzie zapewne nasz trzeci rozdział Rainbow Friends i to jest też ten sekret, o którym dowiemy się dużo więcej w kolejnym rozdziale. Ale jak wymyślicie, co stało się z niebieskim, dlaczego wygląda on tak, a nie inaczej, dajcie znać o tym w komentarzu. A przechodząc do kwestii tego, gdzie będzie się dział trzeci rozdział, oraz kiedy tak właściwie możemy się go spodziewać, to obecnie jedyna poszlaka znajduje się w zagadkowym kalendarzu, umieszczonym w naszej grze. Tam znaleźć możemy trzy daty, które podpisano nazwami powiązanymi z tym, gdzie odbywała się akcja naszych rozdziałów. A mówiąc tak dokładniej, by każdy tutaj zrozumiał, jako pierwsze miejsce mamy oznaczone wycieczkę. Cóż, pierwszy rozdział zaczął się od tego, że nasza wycieczka, nasz autobus z wycieczką, rzeczywiście koniec końców trafił do miejsca, w którym to otworzono naszych tęczowych przyjaciół. Także, tak, pierwsze oznaczenie się zgadza. Pierwszy rozdział miał miejsce tam, gdzie odbywała się nasza wycieczka, chociaż pierwotnie nasza wycieczka miała mieć miejsce w innym miejscu, ale wiecie zresztą, jak ten pierwszy rozdział wyglądał. A kolejna rzecz oznaczona na kalendarzu to fajerwerki. Cóż, w drugim rozdziale mieliśmy do czynienia z parkiem rozrywki, gdzie fajerwerki były puszczane. No i w sumie fajerwerki bardzo tego miejsca pasują, więc tutaj też wszystko się zgadza. W takim razie na trzecim oznaczeniu mamy podane miejsce, które będzie w trzecim rozdziale. Rzecz, która będzie w trzecim rozdziale. A co takie o tam jest? Cóż, tam mamy oznaczone. Pokazy świateł, co oznacza, że trzeci rozdział będzie z nimi związany. Jednak gdzie takie pokazy świateł mogą się odbywać? Cóż, można by tutaj podawać wiele opcji, jednak najbardziej pasuje mi tutaj w sumie jedno, może dwa miejsca. Pierwsze z nich to jakiś wielki teatr, gdzie można by zająć się realizacją takiego pokazu, ponieważ pamiętajcie, że Rainbow Friends, czyli ci wszyscy tęczowi przyjaciele, to była jakaś tam kreskówka w tym świecie i normalnie oni mogli mieć jakieś występy i pokazy, więc w sumie występ w teatrze tęczowych przyjaciół z pokazami świateł, jest to wydarzenie, które mogłoby mieć miejsce. Natomiast druga opcja to jakaś otwarta po prostu przestrzeń na dworze i tutaj może być to dosłownie każde miejsce, po prostu żeby było dużo miejsca, ale jeśli natrafię na jakieś Tutaj konkretne wskazówki, dam Wam o tym bezpośrednio znać. A jeżeli Wy macie jakieś pomysły, również możecie mnie o tym poinformować na przykład w komentarzu. Być może wspólnie określimy dokładne miejsce trzeciego rozdziału Rainbow Friends. A wiecie widzowie, że mam już swoją nową bluzę Rosty Kipa. Sklep z ubraniami już wystartował, więc też możecie kupić taką lub inną bluzę czy też bluzkę. A do tego do każdego zamówienia dodatkowo otrzymasz rangę na naszym Discordzie tosty Rosta, która uprawnia was do grania i rozmawiania ze mną. Linka macie w przypiętym komentarzu. Sprawdzajcie zanim mój kod haker wszystkie wykupi. A wracając do odcinka, zapewne zastanawiacie się też, kiedy będzie ten trzeci rozdział tęczowych przyjaciół. Cóż, jedyna podpowiedź w tej kwestii znajduje się również na tym właśnie kalendarzu. Otóż tam poinformowano nas, graczy, że data realizacji tych wydarzeń została przeniesiona z lipca na sierpień i to właśnie w sierpniu najwcześniej spodziewać się możemy trzeciego rozdziału. I miejmy nadzieję, że to będzie sierpień tego roku, 2023, bo Tenczowych przyjaciół na pewno pamiętają, jak długo czekaliśmy na nasz drugi rozdział. Jeżeli to będzie sierpień 2024, to będzie to naprawdę smutna informacja, ale miejmy nadzieję, że tego roku. Jednak widzowie, to nie wszystko co wiemy. Otóż pojawiła się też informacja, że to właśnie w naszym trzecim rozdziale będziemy mieli możliwość spotkania się z naszym nowym, różowym przyjacielem, którego wygląd nie jest jeszcze znany, ale fani wyobrażają sobie jego jako jakiegoś takiego kosmitę i kto wie, być może twórcy rzeczywiście stworzą go na taki wzór, bo w sumie jest to dosyć popularny koncept. To się niedługo oczywiście okaże. Tak samo ciekawe mogą okazać się kolejne nowe postacie, ponieważ już teraz widzieliśmy, że twórcy chcą dodawać przynajmniej takich dwóch nowych przyjaciół co rozdział, także jednym z nich jest nasz różowy, a kim będzie ten drugi? Może jakiś biały albo tęczowy? Jaki kolor wy byście tutaj chcieli? Ja osobiście jestem za białym lub czarnym, bo w tych kolorach można by stworzyć naprawdę ciekawie wyglądającą postać z ciekawą historią, co udowodnił w sumie już nasz taki Bendy, który jest połączeniem tych dwóch kolorów, a tak widzowie z luźniejszych rzeczy. Trzeba też tutaj wziąć pod uwagę, że wszystko co dzieje się w Rainbow Friends w pewnym stopniu zaplanowane jest przez naszego czerwonego naukowca, który nie tylko odpowiedzialny jest za stworzenie naszych tęczowych przyjaciół, ale to też on w pierwszym rozdziale obrócił znak kierując nas w to oto miejsce co wyjaśnialiśmy już kiedyś na moim głównym kanale ROST. Natomiast teraz widzowie, czerwony pokazuje nam, że nie do końca jest w stanie zapanować nad swoimi dziełami, nad tym, co stworzył, nad tęczowymi przyjaciółmi, co potwierdza się jeszcze bardziej w scenie z niebieskim, gdzie nasz czerwony zastanawia się nad tym, dokąd ten no, się udał po prostu. Cóż, czuję tutaj naprawdę wielki potencjał na dobrą historię, dobrą fabułę i wiele tajemnic, ale czy tak będzie dalej? to pokażą nam dalsze rozdziały. Oczywiście, równie dobre są tylko sekrety skrywane przez tęczowych przyjaciół, których tajemnice odkryć możecie na tym odcinku.